Największa mistyfikacja w dziejach świata. Von Kempelen, węgierski hrabia, pracujący na dworze Marii Teresy, cesarzowej Austrii. W roku 1770 pokazał światu swoje dzieło, czyli mechanicznego Turka, który siedział przy drewnianej skrzyni. W prawej ręce trzymał fajkę, a lewą ręką, czyli jakby był Mankutem, lewą ręką wykonywał ruchy. Zdumiewał ogromną siłą i skutecznością swojej gry i wzbudzał nieprawdopodobne zdumienie, jak to możliwe, żeby nie będąc człowiekiem, a tak był cały czas przedstawiany, może reprezentować tak ogromną siłę gry. Próbowano złapać tego twórcę, androida, na oszustwie. Rozbierano kukłę Turka, otwierano drzwiczki skrzyni, przy której ten Turek siedział. I przez blisko 80 lat nikomu nie udało się złapać za rękę na oszustwie. No i dzisiaj chcemy zaprezentować partię, którą rozegrał w roku 1809 w zamku Schönbrunn, zamku cesarzy austriackich. Napoleon, grający białymi, mierzy się z Turkiem i próbuje mu udowodnić, że jest w stanie łatwymi krokami, łatwymi sztuczkami z nim wygrać. Pierwszy ruch Napoleona, sprawa jasna. I ten ruch hetman F3 rozpoczyna system, który nazywa się albo atakiem Napoleona, albo otwarciem Napoleona, czyli natychmiastowe wyprowadzenie hetmana po to, żeby pokazać, że skutecznie dobiera się do punktu F7, no ale to oczywiście wszystko jeszcze mało, bo jedna figura nie wystarczy do tego, żeby pokonać czarnego króla. O, do tego potrzebny jest goniec i teraz już widzimy, dlaczego Napoleon tak dziwacznie wychodzi hetmanem. No ale po oczywistym ruchu odpowiedzi skoczkiem dostępu do punktu F7 już tak łatwo Napoleon nie uzyska. A grozi już posunięcie skoczek D4, którego się musi obawiać, dlatego też wymusza to na nim posunięcie skoczek E2. Broniące. Skoczek nie znajduje już drogi do swojego miejsca na szachownicy, czyli pole F3, zajętego przez hetmana. Czarne rozwijają się naturalnie, wyprowadzają aktywnie gońca, który uderza i w centrum, i w punkt F2, czyli tak zwanego słabego łóżka białego. Posunięcie A3, no ciężko tłumaczyć, nie? Bo to ani centrum, nie w naszej uwadze, ani nie wyprowadzanie figur. No może próbuje przygotować ruchy B4, B5. No zobaczymy. Posunięcie D6, jasne, roszada, ok. I po posunięciu goniec G4 zaczynają się już problemy Napoleona. Początkowe ruchy debiutu, już kłopot z hetmanem, zbyt szybko wyprowadzonym. Ten hetman jeszcze dodatkowo musi bronić tutaj punktów E2, i coraz mniej wolnej przestrzeni na szachownicy. No hetman D3 jasne. No i posunięcie skoczek H5, który można by krytykować, bo jest teoria, która głosi, że skoczki ustawiane na bandzie stają się krowami. Ale w tym przypadku jest to tak zwana trampolina, czyli ten skoczek przez pole, przez bandę przechodzi po to, żeby dostać się do pola F4. Niezwykle wrażliwego punktu w pozycji białego. No i tu jeszcze posunięcie H3 pomaga tylko czarnemu. Czarny w sposób naturalny eliminuje skoczka i z tempem wprowadza konia na pole F4. No i to już jest niestety ruch, który
który prowadzi do zguby, natychmiastowej zguby, ponieważ pękają już tutaj punkty w obronie białego. No, po naturalnym ruchu skoczek D4 pojawia się problem C2 punktu i widełki, na które Napoleon zareagował cofnięciem gońca. No i teraz uderzenie, i teraz przepiękne uderzenie na punkt H3, które białemu nie daje już wyboru, albowiem bicie tego skoczka prowadzi do natychmiastowej straty hetmana. Hetman bowiem atakuje i króla, i hetmana z punktu F3. Dlatego też ten skoczek na H3 jest nietykalny, co zmusza króla do ustawienia się na linii H. Po czym natychmiastowe podciągnięcie hetmana. Mamy już rentgen. Widać, że ta pozycja już jest bardzo trudna dla białego. Tu już motywy matowe się pojawiają. Dlatego też zdecydował się, nie mając chyba już specjalnie wyboru i nadziei, na ruch G3, który miałby odrzucić hetmana, ale nie odrzuca hetmana, tylko po ruchu skoczek F3 następuje uderzenie na dwa punkty. No, zmusza króla do tego, żeby stanął na polu G2. I teraz, co ciekawe, w partii ten człowiek, który tam prawdopodobnie siedział w tej maszynerii, a był nim chyba najsilniejszy szachista austriacki, który nazywał się Algaier, żeby partia nie skończyła się zbyt szybko i żeby trochę jeszcze emocji można było stworzyć przy szachownicy, to w tej partii dokonał z szachem bicia na jeden i partia trwała jeszcze 10 ruchów. Ale my tutaj mamy okazję do tego, żeby pokazać przepiękne zakończenie, bardzo szkoleniowe i pouczające, które pojawia się po ruchu skoczek F4. I teraz maty są dwa do wyboru, do koloru, bo jeżeli bijemy tego skoczka dolnego, to na ruch hetman H3 jesteśmy zmuszeni do zasłonięcia częściowego króla, no ale po ruchu hetman H3, jak widzicie Państwo, wszystkie punkty ucieczki króla zostały skutecznie zabrane, ładny mat. Ale jeśli białe nie wezmą tego skoczka, tylko wezmą tego skoczka górnego, to mamy następujący mat. Zmusza króla do pola H1, do ustawienia na polno H1 i z pola H3 daje wsparty skocznie bardzo ładnego mata. Automat von Kempelena, Napoleon, partia, która najprawdopodobniej była absolutnie autentyczna i która z ogromną wyrazistością pokazuje, jakie były słabości i bolączki szachowe Napoleona. A teraz, żeby jeszcze pięknie zakończyć tę historię Napoleon i automat, to pokażę książkę, którą polecam, bo jest to przepięknie napisana, można powiedzieć, sensacyjna, kryminalna historia związana z porwaniem Napoleona w mieście pod Poznaniem, czyli w Szamotułach, za pomocą właśnie automatu von Kempelena. Dużo emocji, dużo sensacji, a może nawet stwierdzenie, że wtedy, w roku 1809, Napoleon został porwany. I mieliśmy już od tej pory, od tego momentu do czynienia z sobowtórem wielkiego cesarza. Waldemar Łysiak, szachista polski.